Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Paczka od Dominika. Po raz kolejny, żeby nie było. A, tutaj wcześniej odpakowałem paczkę od Autograph. Okej, to odkładam na dach. W Audi, jak wiesz, dach wytrzyma wszystko. Co tym razem? W ogóle jakieś niespodzianki, mówisz, czymś się tam nie pochwali. Tak zaczął być troszeczkę zagadkowy Dominik, ale no ciężko coś testować i nie wiedzę, co się testuje, bo no zrobiłbym film, ale co bym powiedział, towar no name, Dominik się odezwie i powie, jaka to firma. No zobaczymy. Można i tak, już kiedyś dostałem jakieś towary no name. No, nie wiem, pewnie jakaś firma chciała sprawdzać, albo mnie ktoś sprawdzał. Możliwe. Zresztą nieważne. I tak zawsze towar... O, ależ tego napchał. Mistrzuni. Co my tu mamy? Kurcz. O, ale tego nie mam. Super. Rewelacja. Kurczę. Szukasz bezpiecznego sposobu na czyszczenie felg? Proszę bardzo. Cleaner do felg. Zapach. Zajeżdża Dejronem. Oczywiście, ale zapach jest boski. Tam gdzieś jagoda? Nie wiem. Taki oszukany. Może być dobrze. Tak jakby Dejronem zajeżdżał. Kolejna paczka. Labo Cosmetica Perfecta. QD. A, zawartością krzemiku. No, to może być dobrze. Super, no kurczę. Dominik, oj Dominik. Co ty ze mną masz, albo ja z tobą? Kurczę, ponownie. Labo Cosmetica. Derfekcja? Dobrze przeczytałem? 2.0. Gloss, kurde. Kurde, znowu typowy, ale ładny zapach. Fajny. Tutaj coś niebieskiego. Kurczę, smerfowe. Funky Witch Eros. Dressing. Wnętrze. O, patrz, coś nowego. Słabo wyczuwalny zapach. Gdzieś tam się tak jakby... Trochę może i ten gentleman się przewijał? Nie. Ale ciekawy zapach, naprawdę. O, będziemy badać. Dobra. Super. Tintel. Co my tu mamy? A, kwaśny szamponik. Mam. Czeka na testy, ale dziękuję. Super. Niuchnia, bo jeszcze go nie wąchałem chyba nawet. Stoi tam, czeka. Bardzo przyjemny. Podejrzewam, że Dominik mi wysyła to, co jego zdaniem jest fantastyczne. Clintel Hydro Glass Plus. Dobra. Już. Same rodzyny. Kiedy ja to zrobię? Dominik, kurde, no. Oj. Fajnie dostać chemię, ale wiesz, tu tak troszeczkę obciążony jestem tym, że jak dostałem, to no, muszę znaleźć na to czas. Bardzo ładny zapach. Zajebisty, naprawdę. Szyby z NW. Co jest teraz taka moda na te szyby z niewidzialną wycieraczką? Kurde. No może tak ma być. Ma być szybko i sprawnie. Nie wiem. Co tu znowu? Labo Cosmetica. Ale dużo Labo Cosmetiki. Samper jakiś. Kurcze. Neutral. A, szampon neutralny. Ale zapach. O, o człowieku, jak to pachnie. Ujujuj. Miód. A tu co? A? Zmieszczę? Nie zmieszczę. Pierścień. Średnica też za duża na ten tego. No dobra. No nic, to wyrzucę. O, od Clintel Leather Cleaner. Ciekawe. No ładnie pachnie, tak. No tutaj już idziemy tak w trochę skórkowo. Ale to ładnie zapakował, kurczę. Że tobie się chciało, człowieku. Dzięki. Touch me baby. Kudę. Tak, same dobre rzeczy. O tym słyszałem. Czuję tutaj zdrowo, fajnie pachnie. I black is black. Opony i plastik. Zewnętrzny. KS. Nie wiem co to. A, KS to będzie... O, samochodowa kosmetyczka? Dobrze mówię? Chyba, nie wiem. Zobaczymy. No, zobaczymy. Ładne zapachy. Naprawdę, wszystko ładnie pachnie. To mi się podoba. Zresztą Dominik się odezwie. A nie, on tam mi napisał w ogóle, co jest w tym. Bo mówi, że nie zostawił kartki z opisem, ale na Messengerze tam napisał, co jest 5.
Clintel Interior Dressing. Czy ja miałem Interior Dressing? Chyba nie. Interior Dressing pachnie jak... Wiesz co, tak jakbym miał dressing do skóry. Ciekawy. Może być ciekawie. No dobra. Dominik, no kurczę, po raz kolejny dziękuję ci bardzo. No, naprawdę gruby towar, naprawdę świetny. Fantastyczny. Wszystko, można powiedzieć, że fantastycznie pachnie i z tego co widzę, wszystko będzie miało gruby potencjał. I tutaj to mnie ciekawi, bo od Funky Witcha jakieś nowe, nowy kurczę dressing. No, może być ciekawy. Kolor też smurfny. Tu. Autograf, kurczę, chyba tydzień temu widziałeś paczkę z autografa? No mają zapachy naprawdę na wysokim poziomie, kurde, rewelacja. No dobra, z mojej strony wszystko, wyczekujcie filmu, no bo co, no, no. A tobie Dominik, jeszcze raz bardzo dziękuję za paczuszkę. Miłego dzionka, albo nie, bo to będzie o 18, to spokojnej nocy. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia był.